Niedawno w Szarku gościliśmy kickboksera, który fantastycznie wszedł do świata MMA od rekordu 3-0, a teraz zapaśnika, który kilka lat temu już zawitał do MMA i wygrał 10 walk z rzędu. Daniel Rutek-Rutkowski oczywiście z dwoma pasami. Cześć. Witam serdecznie. Co tutaj zdobywca dwóch pasów Babilonu i Fenu porabia w naszym skromnym Szarku? Tak naprawdę w wysokim cyklu treningowym, jakby nie patrzeć. No tak, teraz w ciężkim okresie. Przyjechałem w odwiedziny pokazać się, potrenować z chłopakami. Coś tam swojego, powiedzmy, pokazać zapaśniczego, to co Daniel robi tak naprawdę w klatce, no i tak. Powiedziałem o tych 10 walkach, ale początki w 2015 takie kolorowe nie były, bo zaczynasz od rekordu 0-2. Pamiętasz, jakie miałeś wtedy myśli, jakie emocje? Czy nie wiem, nie wątpiłeś troszeczkę? Może za wcześnie, może niepotrzebnie się uczepiłem tego? Bardzo dobrze pamiętam i pamiętam to świetnie. To były też fajne walki, cudowne dla mnie. Nie było żadnych chwili zwątpienia. Ja wchodząc do MMA, to ja to tak naprawdę robiłem z taką myślą, a co to będzie, ciekawe jak to wyjdzie. Nie to, że nie wchodziłem z taką myślą, że z takimi ambicjami ja muszę. Mówię, przegrałem dwie pierwsze walki i tak naprawdę mówię, a co to jest dwie walki? Mówię, u mnie to było takie coś, że ja po prostu chciałem wychodzić i chciałem sprawdzać się w kolejnych pojedynkach. Na ten moment, jak już jestem, troszkę już jestem w tym sporcie, to tak szkoda te dwie walki było przegrać, ale dla mnie to żadna ujma. Mówię, ja wychodziłem i się cieszyłem, że ustałem, że fajnie mi wyszło i tyle. No. Teraz mówię, jakoś od 10 walk fajnie wychodzi, fajnie ten rekord wyszedł. Odkąd tak naprawdę ćwiczę MMA, to jeszcze walki nie przegrałem. Okay, ale ludzie widzę, że też się zaczynają mimo wszystko czepiać o jakieś mismecze. Mówią, że to może Zorczykowski za słaby, a ma to za młody. Ale tak naprawdę to przecież były bardzo wyrównane walki i to nie były łatwe dla ciebie walki. Tu trzeba powiedzieć, to byli chyba godni przeciwnicy, nie? Znaczy godni. Godni, niegodni. Każdy mój kolejny rywal jest godny. Czy on będzie miał 0-3 czy 3-0. Oczywiście, ale patrząc też z przebiegu walki, nie? Samej. Dla mnie każdy zawodnik jest. Każdego zawodnika szanuję, każdego zawodnika doceniam, bo ja nie wiem, co ten człowiek przechodzi przez życie, jak on ćwiczy, jak on ciężko ćwiczy. Mówię, każdy sobie może coś tam swojego, oczywiście, nie wiem, każdy by chciał, nie wiem, Parnasa, każdego jakiegoś, który myśli, że jest świetnym zawodnikiem, ale tak naprawdę trzeba każdego szanować. Ja mówię, każdego szanuję, z każdym podejmuję rękawice, kogo mi dają, tak naprawdę biorę. Ja jestem tylko zawodnikiem, który dają mu rywala, ja go podejmuję i próbuję sił. Ale moje serce i serce kibiców wydaje mi się też skradły się jednak właśnie walką z Zorczykowskim i to wcale nie przez tą płaszczyznę sportową, chociaż walka była mega przekrojowa, ale właśnie chodzi o te wszystkie gesty fair play, o te gesty naprawdę piękne, które aż serce rosło jak się oglądało. Chyba nie jesteś z tych zawodników, którzy lubią czuć złą krew w klatce i tego potrzebują. 35 sekund, sporo czasu, rozpuszcza ręce Rutek, idzie po zwycięstwo, idzie po pas, zawodnik z Radomia. Jest już mocno rozbity, Damian Zorczykowski przerywa tę walkę. Łukasz Bosacki, 20 kilka sekund do zakończenia trzeciego starcia, ale widać ogromny szacunek nawet po przyjęciu takich uderzeń. Ależ to jest piękna chwila teraz. Rutek od razu po zakończeniu nawet nie zaczął się cieszyć ze zdobytego pasa, tylko spojrzał na swojego rywala, uśmiechnął się w oczach. Widać było porozumienie obu zawodników. Teraz jeszcze krótka pogawędka. Nigdy takim nie będę zawodnikiem, którym jakąś złą krew będzie miał. Jeżeli jakiś zawodnik mnie nie uszanuje, będzie oczywiście jakoś się brzydko zwracał do mnie, ja mu pokażę tak naprawdę w klatce. Jestem takim zawodnikiem, że jeżeli ktoś mnie opluje, to niech wie o tym, że na pewno po walce żadnego szacunku mu też nie oddam. Nie lubię zawodników, którzy dużo krzyczą, dużo gadają, nie wiem, rzucają sobie czy różnego tego typu, a później po walce klepią, przytulają się. Nienawidzę takich rzeczy, no nie jestem tego typu.
ja szanuję wszystkich, jeżeli wszyscy będą mnie szanować, to tak właśnie tak jak będzie wyglądało, tak jak mówisz z Damianem Zarczykowskim. Super wygląda. Bo to jest mój kolega. Ja to traktuję tylko stricte sportowo, to ja nie mam żadnej złej krwi, ja nie wychodzę tam, żeby komuś zrobić krzywdę. Ja po prostu chcę pokazać MMA, chcę pokazać zapasy, chcę pokazać dobrą walkę i ją wygrać, tak? Oczywiście bez krzywdy. A myślisz, że z tych 10 walk, tak walka powiedzmy z Rajewskim chyba cię najbardziej wypromowała, no jednak z najgłośniejszym nazwiskiem, ale czy z najlepszym też nazwiskiem z tych wszystkich, jak ty uważasz? Chyba dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy w takim pięknym towarzystwie. Myślę, że tak. Czy mega mnie wypromowała? Może mega, że zawodnicy, kibice i zawodnicy zobaczyli, kurde, wygrał z Rajewskim, 3 rundy, wygrał z każdą go zdominował. To jest chyba dobry gość, no myślę, że w ten sposób, tak? Na papierku najlepszy zawodnik KSW, ACA, czy Cage Warriors, Łukasz walczył. No ja się cieszę, mówię. Dla mnie też walka z Rajewskim była takim kulminacją tego sportu. Czy ja się do niego nadaję, czy się tak naprawdę z każdym zawodnikiem odnajdę. No okay. I myślę, że pokazało się fajnie i się myślę, że odnalazłem. Jeszcze warto powiedzieć też o walce właśnie z Amato. Tam wypuściłeś taki mega fajny materiał, 2 dni z życia wojownika. Siemanko, widzimy się już na sali. Zapraszam za mną, pokażę wam jak wygląda klatka, cała hala. I tutaj w tym miejscu właśnie wszystko się będzie działo. Klatka bardzo ładnie wygląda dla kibica, ekstra miejsce. Oby wszystkim wam się podobało. Ekstra. Tutaj będę leżał, będę kliczał. Zobaczcie nas do szatni, muzyka cygańska. I to jest jedna kulturalna szatnia, chciałem odmienić, bo mamy jedynie wycieraczkę. Proszę bardzo. Jak będzie? Będzie zajebiście. Gdzie w zasadzie odczarowałeś tą sferę na kilka godzin przed walką, gdzie jednak ja zawsze myślę, że większość myśli, że to jest tylko, wiesz, walka z cieniem, kontakt z trenerem. Jak muzyka, to tylko słuchawki na uszach, a ty nie, to egzotyczna muzyka na fulla, ty żarty, ty latasz sobie po całej sali. To jest twój standardowy proces przygotowań przed walką, czy to jest pod publiczkę jakoś rozwane? Właśnie, to jest mój standardowy. Ja wykonuję ciężką pracę w danym okresie, jaką mam i dzień, czy przeddzień walki tak naprawdę całe to, co jest, co się dzieje, to już nic nie zmieni. Więc ja jestem tak naprawdę sobą. Ja lubię się cieszyć, lubię się bawić, lubię być miłym dla wszystkich, uśmiechać się do każdego. I tak jak widziałeś w tym materiale, tak to właśnie wygląda. Na przykład taka sytuacja w kopalni Soli Wieliczka, co mieliśmy o te dwa pasy, co walczyliśmy o te dwa pasy. Wszyscy zawodnicy byliśmy na takiej jednej hali małej, co nie? Jakieś tam kurtynki tylko były. Wszyscy zawodnicy, kurde, wiesz, słuchawki, wielkie, wiesz, no właśnie, koncentrują tak się kurde. A my, to ja z moim trenerem, czy Jakub Ozga, czy Zarek Kęsik, trener, siedzieliśmy sobie, głośniczek na stoliku. Cygańska muzyka. I wszyscy, my tak się siedzimy, cieszymy, bawimy się, a tam wszyscy takie, co to jest grane, Jezu, jak to? On zaraz walczy, on takie rzeczy robi, wiesz. No mówię, no każdy jakieś tam swoje nastawienie ma, no ja, tak jak mówię, ja nic nie zmienię w danym dniu, przeddzień danego dnia, nic, nawet tydzień wcześniej, już nic nie zmienię, tak? To, co wypracowaliśmy przez cały okres, to pokażę tak naprawdę walce, czy ja będę się skupiał, zamykał w sobie, każdy ma inaczej, tak? Ja lubię być uśmiechniętym, gadać, śmiać się. To jest tak jak w szkole, nie wiem, czy pamiętasz, że była grupa osób, które się uczyły jeszcze centralnie, minutę przed egzaminem, a to już... Tak, tak. Nie, taka analogia mi przyszła do głowy, nie bardzo się dajesz coś zmienić, nie? Nie, no mówię, każdy ma jakiś tam inny styl. Ja mam taki, mówię, ja to robię, cieszę się tym sportem, że to robię i tak to właśnie wyglądam w samym moim właśnie przygotowaniu i życiu. Powiedzieliśmy o tym, że nie lubisz tej złej krwi, jesteś bardzo łagodnie usposobioną osobą poza klatką, no ale ja mam wrażenie, że troszeczkę Zieliński wypróbowuje ten twój stoicki spokój, jakby troszeczkę dążył pewnie do takiego trash talku, ale ty chyba też w to nie wchodzisz i nie dajesz się nigdy wyprowadzić, nie? Wiesz pewnie, o czym mówię. Jak najbardziej, no. Każdy ma jakieś tam, mówię, swoje podejście, tak jak powiedziałem. Nigdy nie będę miał tej złej krwi, jeżeli zawodnik mi nie odda tego honoru, tego, wiesz, tego szacunku. Ja tak naprawdę mówię, oddam to walce, a tak to nie wiem, czy będzie taka sytuacja, czy ktoś mnie aż tak wyprowadzi z równowagi, że będę mógł chwilę być nie sobą, o tak, może w ten sposób. Okay. Bo ja zawsze jak się uśmiecham, to jestem sobą.
Jaki zawsze będę. Okej, fajnie. A myślisz, że jakbyś miał więcej czasu troszeczkę na zastanowienie się, to do tego rewanżu by doszło? Czy to jest wynik jednak tej spontanicznej decyzji? Czy jak miałbyś czas rozkminić, usiąść, może to nie do końca potrzebne, to by to się nie odbyło. Jak myślisz? Czy wziąłeś to za punkt honoru? Myślę, myślę, że tak była rozmowa na początku i tak ona zostanie. Ten nic tego nie zmieni, tak? Powiedziałem punkt honoru, tak jak mówisz. Dla mnie słowo jest ważniejsze od pieniędzy, od wszystkiego innego. Oczywiście mogłoby do tego nie dojść, no bo po co? Fajnie, 5 rund zdominowałem. Większość zawodników, trenerów mówi, że po co ta walka? Kurwa, bez sensu, tak? Jakby to była równa walka, to okej. Ale to była nierówna walka, ale... Tym bardziej, że ty masz więcej do stracenia niż do zyskania. No mam, no ale... Nawet nie mówię tylko o tym, ale... Ale wiesz, no, 10 walk z rzędu, 2 pasy, nikt by tego nie chciał stracić, tak? Jeżeli Adrian będzie danemu wygrać, no to wygra. Ja tak naprawdę tego nie będę jakoś negował, nie będę się zachowywał, jak się niektórzy zachowują. Uznam wyższość mojego rywala i tyle, no. Taki jest sport. Jak ty się czujesz na dystansie? 5 rund po 5 minut, czyli te 25 minut w klatce tlenowo, wszystko okej? Okay? Tak jak widziałeś w Wielicy. Wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. To całe życie zapaśnika, które przeszedłem przez x lat, myślę, że to bardzo mnie przystosowało do tego, co się dzieje w klatce. Okay, ale miałeś ciężki rok, bo miałeś 4 walki, w zasadzie wygrywałeś się co kwartał. Te walki też były długie, oprócz tego, że ta pięciorundowa. To był ciężki rok, ale czy to był najlepszy rok w twojej karierze? No, zdecydowanie. Pierwsza walka na początku roku Łukasz Rejewski, no, 3 rundy. Ułożyło ci troszeczkę zdominowany. Ten rok. Druga walka, Damian Zerczykowski, walka o pas. 3 rundy zdominowane i skończone przed czasem. Trzecia walka o 2 pasy mistrzowskie. 5 rund, każde 5 rund zdominowane. Czwarta walka pod koniec roku z Brazylijczykiem, 3 rundy zdominowane. No chyba lepiej się nie dało. Nie wiem, czy w ogóle jakąś rundę kiedykolwiek przegrałem tak naprawdę, odkąd walczę i tak naprawdę ćwiczę to. Mówiłem, że świetna gala, właśnie podziemny krąg i chętnie do niej nawiążę. Ewolucja MMA, jak to oceniasz te trendy, które się obecnie dzieją w polskim MMA? Bo dzieje się dużo, nie każdy, ja mam wrażenie, że wszyscy walczą o utrzymanie, o stałą stymulację tej uwagi widza. Nie każde zabiegi moim zdaniem są dobre, ale ten podziemny krąg chyba pokazał, jak to, jeżeli ma ewoluować MMA, to chyba tak powinno to robić. To nie? Chyba w tym kierunku powinno właśnie iść. No, udało się świetnie w pierwszej w historii, wiesz, unifikacja dwóch tytułów, dwóch mistrzów i dwóch federacji, no fajnie. I widzisz teraz kolejne, widzisz Fen znowu, kontakt ma teraz z ACA, fajnie to się już kręci, tak? Przede wszystkim w dobrym kierunku to idzie, jeżeli chodzi o sportowców. My sportowcy dużo na tym zyskamy, nie, że każdy sobie rzepkę skrobie, czyli każda federacja sobie naokoło tylko robi, ale fajnie, że już to się łączy i możemy sobie wypożyczać zawodników, żeby ci zawodnicy mieli więcej startów w ten sposób. Myślę, że to jest to, w którym się naprawdę MMA tak rozwinie, że będzie baja. W jednej wypowiedzi fajnie to wykalkulowałeś, a to zdanie też potwierdza Robert Troszkiewicz, z którym też tutaj rozmawiałem, że MMA to generalnie 70% zapasy i to jakby się nie patrzeć się potwierdza, mimo że walka przecież rozpoczyna się od stójki. Dalej te zapasy są ci bliskie, dalej się jarasz tymi zapasami, czy już typowo wszedłeś w MMA? Typowo wszedłem w MMA, teraz MMA jest moim sportem, którym robię już od 4 lat. Ale niestety zapasy będą zawsze w moim sercu, bo od dzieciaka się bawiłem, od dzieciaka byłem zapaśnikiem i tego nikt ze mnie nie wyplęgnie, tak? Będzie moment, że nie będę miał walki i to oczywiście na Polski jeszcze będę chciał stanąć w zapasach i jeszcze powalczyć. Nie mówię, że jakieś tam wyniki zrobię, ale tak dla siebie, bo kocham ten sport i to jest to. A masz jakieś takie marzenia, wizualizacje, że chciałbyś, powiedzmy, kończyć naprawdę jak taki zawodowy kickboxer, wiesz, jedno zagranie i gaśnie światło i gościa nie ma? Czy jednak masz zamiar konsekwentnie dążyć do sprowadzeń i tam metodycznie po prostu każdego gościa kończyć? Nie, no oczywiście, że będę... Tak, będę robił to, co mi będzie wychodziło, ale chciałbym kiedyś w jakimś danym momencie skończyć, tak jak mówisz, jakimś fajnym knockoutem, fajnym uderzeniem czy coś. Mówię, ja się uczę tego boksu, tego kickboxingu, uczę się tak naprawdę, jestem zapaśnikiem, ale mówię, człowiek się całe życie uczy i może przed końcem kariery będzie dane mi skończyć jakąś fajną waleczkę, no chciałbym. Spodziewałeś się, że w te kilka lat tak naprawdę numer jeden w wadze piórkowej w Polsce? Myślałeś, że coś tak potoczy? Nie, ja w ogóle nie myślę, jak to będzie dalej, tak? Ja się skupiam na danej walce, danym chwilu i tyle, no mówię, ja jestem zawodnikiem mało doświadczonym. Jestem zapaśnikiem, tak, ale zawodnikiem MMA jestem mało doświadczonym i tak naprawdę, no mówię, uczę się każdego dnia i wykonuję to, co mi każą, tak.
A wiesz, że nikt cię, Daniel, nie traktuje poważnie, jak ty mówisz, że jesteś mało doświadczony, mało potrafisz, żeby chodzić potem z tymi dwoma pasami. Wiesz o tym, nie? Generalnie. No wiem właśnie, kurczę, no ale ja jakoś nie możesz ludzi przekonać ty do tego. Właśnie, co nie jest? Mogę chyba, że jestem dobry, co właśnie, a później, kurde, jednak bym, no dobrze, no. Dla mówię, strona, nie? Dla mnie tak, no. Każdy mówi jakoś tam pod siebie to robi. Jak nie będą mnie traktować jako dobrego, mocnego rywala, no to będę zabierał im błyskotki. Okay. Walczyłeś kiedyś za granicą w zasadzie, bo musiałeś, a czy widzisz teraz szansę, że walczyłbyś za granicą, bo chcesz? To jest pytanie, do kiedy będziesz miał tutaj fajnych zawodników w Polsce. Chociaż myślę, że wbrew pozorom, że jesteś numer jeden w wadze piórkowej, to tych zawodników chyba też ci w kraju nie brakuje, nie? Ja nie wiem, jak na to patrzysz. Mówię. To, że jestem w rankingu numer jeden czy coś, to nie uważam się za najlepszego w Polsce. Ja jestem tylko zawodnikiem i ja tak naprawdę mówię, każdą walkę będę dawał siebie wszystko, będę próbował. Życie zweryfikuję, tak? Mówię, uważam, że są lepsi ode mnie w Polsce. No, na razie tak fajnie wyszło, że jestem numerem jeden, te walki wszystkie fajnie wychodzi, no i oby tak dalej, no. A na razie mam kontrakt, walczę w Polsce, na pewno mówię, pracowałem za granicą półtora roku, już nie wrócę do pracy na banki, już nie ma takiej możliwości, ale jeżeli chodzi o starty, wszystko się okaże po tej walce rewanżowej z Zielińskim, jak to dalej pójdzie, bo możliwe, że już sobie wtedy polecimy po walce dalej. A masz już jakieś plany, czy na razie rzeczywiście poza 28 marca w twojej głowie absolutnie nic nie ma prawa zagościć? Nie, raczej nie mam planów. Ja mam takie wyobrażenie, to jest tak, że ciekawe jak to będzie, czy wygram i takie tylko w ten sposób, ale poza termin 28 marca nie wychodzę, bo mówię, mam te dwa pasy, ale za tak naprawdę 6 tygodni mogę ich nie mieć, to jest sport, tak? I będę się dopiero później zastanawiał, jak dalej będę dzierżył te dwa pasy, będę numerem jeden, będę najlepszy, będę wtedy myślał, co dalej. Ale wiesz, co możesz porównać? Możesz porównać, jaka presja ci towarzyszy, jak walczyłeś o te pasy, a jak walczysz teraz o ich utrzymanie. Jak byś ocenił, gdzie jest większa presja, czy może w ogóle ty tej presji nie odczuwasz? Bo to jest ciekawe. Ja jej nie odczuwam, ale presja jest bardzo wielka. No. Kto by chciał stracić dwa pasy? Kto w ciągu roku tak mu poszła świetnie kariera, że chciałby teraz wyjść i stracić? Ja na początku wywiadach mówiłem, że wolę pierwszą walkę z Adrianem Zielińskim przegrać, a drugą wygrać. No to jest prawda, no dlatego ci powiedziałem, że więcej może stracić. Ale wiesz, no, nawet jak będę przegrywał, a będę i tak dawał dobre walki, to i tak ludzie będą chcieli mnie oglądać i będę walczył, tak? To są błyskotki, to są jakieś tam trofea, które są ważne, ale tak naprawdę ważny jest zawodnik i człowiek. Okej, Crossfight Radom, mam wrażenie, że troszeczkę ewoluuje tak samo jak ty, czyli mocno ośrodek zapaśniczy, ty mocno ośrodek zapaśniczy, a teraz mocny gracz w Polsce w MMA, z którym bądź co bądź trzeba się liczyć, nie? No fajnie. Jest tak, że naprawdę wszystkie najlepsze kluby w Polsce nie traktują nas poważnie. Crossfight Radom, zwykły klub, co to jest? Wszyscy dostają w pierdziel od nas, no ale to jest tylko i wyłącznie zasługa ciężkiej pracy. Zasługa ewaluacji, systematyki, mądrości i tyle. No i tak jak mówisz, trzeci klub w Polsce, pokazuje mi się z jak najlepszej strony i oby tak było dalej. Tak. Mądrość tylko trenera Leszka Kulika i oczywiście mądrość, dobroć, determinacja, systematyka wszystkich nas zawodników CrossFit Radom. Okay. Tylko i wyłącznie. Słuchaj, FEN 28, nomen omen 28 marca. Swojego stylu już z Adrianem nie zmienicie, ten styl możecie tylko ulepszyć. Co pozostaje jeszcze do zrobienia, o czym oczywiście możesz mówić? Czy to będzie jakiś specyficzny trening, czy trening jak każdy inny przez 365 dni w roku, jak to na swojej stronie napisałeś? Właśnie. Poza roztrenowaniem, które od czasu do czasu musi być. Nie, jak najbardziej. U nas wygląda to samo. Każdy ma dany plan do wykonania. Ja tak naprawdę uczę się codziennie i parteru, i boksu, i brazylijskiego jiu-jitsu, i kurczę, wszystkiego innego. Uczę się wszystkiego tak samo. Wygrywają tylko ludzie zdeterminowani, wygrywają ludzie, którzy dają siebie 100%. I to jest święta racja, że trzeba wyłożyć całe serce. Mogę przegrać, ale jeżeli wiem, że przegrałem, ale dałem się wszystko, to będzie i tak, nie będzie żadnej porażki w kontekście człowieka, tylko będzie to przegrana, ale sukces, że dałem się wszystko. I tak to u nas wychodzi. Dajemy się wszystko, uczymy się każdego dnia i tak to wychodzi, no świetnie.
To może ja ci na początek będę tak życzył dobrego show, dobrej walki, a dopiero później na kolejnym miejscu będę ci życzył wygranej. Możemy tak zrobić? Jak najbardziej, no mówię. Niech wygra sport, oby nam się nic nie stało i pokażmy, co jest najlepsze w MMA. Sobie życzę i Adrianowi to samo. Okej, okay, a ze mną był chodzący uśmiech, pozytyw, szczerość i pokora Daniel Rutek-Rutkowski. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Trzymaj się. Pierwsza linia frontu to my szark, szark, szark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz, szark, szark, szark.